Dobry wieczór. U mnie już prawie noc. Przed chwilą muezin nawoływał do modlitw. Gdzie jestem? Ano, jestem w Turcji. Jestem w mieście Samsun, to miasto portowe, ponad 600-tysięczne, położone nad brzegiem Morza Czarnego. To tutaj od jutra przez najbliższe 3 dni pracować będziemy w ramach Szkoły Letniej Innowacji Społecznych. To wydarzenie jest jednym z cyklu wydarzeń organizowanych przez Social Innovation Exchange, czyli lidera w sieciowaniu innowatorów społecznych oraz budowaniu ekosystemów innowacji. Właśnie tym drugim będziemy się zajmować. Razem z lokalnym partnerem, czyli Centrum Rozwoju Obszaru Morza Czarnego, będziemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób rozwijać regiony w sposób zrównoważony. To znaczy, jak to zrobić, żeby dynamicznie rozwijać centrum regionu, ale jednocześnie nie hamować tym samym rozwoju terenów wiejskich, które otaczają na przykład jego stolicę. Będziemy to robić w 3 formach. Będą wykłady, będziemy warsztatować oraz wybierzemy się na kilka bardzo ciekawych wizyt studyjnych. Na koniec całego tego przedsięwzięcia uczestnicy i uczestniczki podzieleni na 3 grupy podzielą się z nami wypracowanymi rozwiązaniami, propozycjami projektów, które z ich perspektywy mogą właśnie pomagać tworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju całych regionów. O tych wynikach Wam opowiem. Opowiem Wam o tym, co się działo podczas wizyt studyjnych i warsztatów i podzielę się najciekawszymi wnioskami z wszystkich dyskusji i kuluarowych, i tych ogólnych. Tymczasem życzę Wam udanego wieczoru. Do usłyszenia.